Niech ten dzień rozłoży się przed naszymi braćmi i siostrami jak gabelen utkany z nici radości, życzliwości i nieskończonych możliwości. Niech delikatne promienie słońca rozgrzeją wasze serca, a powiew wiatru niesie ze sobą szepty spokoju i wyciszenia. Niech każdy ich krok będzie ukierunkowany na cel, a każde spotkanie będzie okazją do nawiązania kontaktu i zrozumienia. Niech wyzwania, przed którymi stoicie, spotkają się z odpornością, a triumfy będą świętowane z wdzięcznością w spokojnej pogodzie świętych objawień. Mówi się, że Matka Najświętsza zaszczyca ziemską rzeczywistość swoją eteryczną obecnością, tworząc opowieść o boskich przesłaniach i delikatnych ostrzeżeniach. Według pobożnych przekazów pojawia się jako posłanka z innego świata, zwiastująca rychłe drugie przyjście Chrystusa, zbliżające się, epickie wydarzenie rzucające niebiański blask na gabelen ludzkiej egzystencji. Uważa się, że podczas tych boskich interakcji Matka Najświętsza przekazuje przesłania o wielkim znaczeniu, niebiańskie przesłanie ostrzegające ludzkość przed nieuchronną kulminacją historii. Przewiduje się, że w miarę rozwoju tego kosmicznego wydarzenia, aby mieć pewność, że zobaczy je jak najwięcej osób, prosimy o poświęcenie chwili na udostępnienie tego filmu. I subskrybuj ten kanał. Niech to przesłanie poruszy wasze serca i pomoże zbliżyć się do rozmowy dusz i nawrócenia grzeszników. Jeśli wierzysz, wpisz Amen. Poranny oddech modlitwy z pewnością oznacza błogosławiony dzień, oddech modlitwy wieczorem oznacza bezpieczną noc. Zanim przejdziemy do głównej części tego filmu, zbierzmy się razem i pomódlmy się. Jezu, wierzę, że jesteś Synem Bożym, który umarł na krzyżu, aby odkupić mnie od grzechu i śmierci i przywrócić mnie Ojcu. Decyduję się teraz odwrócić od moich grzechów, mojego egoizmu i każdej części mojego życia. Życie, którego nie lubisz. Wybieram Ciebie. Oddaję się Tobie. Przyjmuję Twoje przebaczenie i proszę Cię o przejęcie kontroli nad moim życiem. Niech mój Zbawiciel i Pan znajdzie należne mu miejsce w moim życiu. Przyjdź, króluj w moim sercu, napełnij mnie swoją miłością i swoim życiem i pomóż mi stać się naprawdę kochającą osobą jak Ty. Odnów mnie, Jezu, żyj we mnie, kochaj przeze mnie. Dziękuję Bogu w imieniu Jezusa, modlę się, Amen. O Jezu, przez niepokalane serce Maryi ofiaruję Ci wszystkie moje modlitwy, dzieła, radości i cierpienia tego dnia w zjednoczeniu ze świętą ofiarą mszy święta na całym świecie, jako zadośćuczynienie za moje grzechy, w intencjach wszystkich moich współpracowników, a w szczególności w intencjach Ojca Świętego na ten miesiąc. Amen. Jezus Chrystus jest niezwykle zły i sfrustrowany z powodu tego, co ta rodzina zrobiła z figurą Pana Jezusa w swoim domu. Dlatego musiał pojawić się Pan Jezus i przekazać wiadomość ojcu Michelowi, aby ostrzec ludzi, aby nie robili tego w przypadku obiektów sakralnych w domu. Drodzy bracia i siostry, pewna rodzina w Stanach Zjednoczonych rozgniewała Jezusa, ponieważ zrobiła to w burzliwą noc. Pewnej burzliwej nocy, gdy deszcz uderzył w okna, a w oddali rozległ się grzmot, przez otwarte drzwi przedarł się potężny podmuch wiatru, powodując przewrócenie się posągu i rozbicie go na kawałki. Rodzina była zdruzgotana, gdy zobaczyła, jak ich ukochany symbol boskiej ochrony został roztrzaskany na podłodze. Matka ze łzami w oczach, ale determinacją w sercu starannie zebrała resztki rozbitego posągu i uroczyście umieściła go w worku. Czując głębokie poczucie straty, postanowiła pozbyć się fragmentów ze śmietnika, wierząc, że esencja posągu na zawsze pozostanie w ich sercach. Od tej nocy w ich domu zaczęły dziać się dziwne zdarzenia. W jego rodzinie każdego dnia zdarzały się nieoczekiwane rzeczy, w rodzinie pojawiało się coraz więcej kłótni. Więc co się dzieje z tą rodziną? Odpowiedź zostanie wam teraz udostępniona w tej wiadomości, moi umiłowani ludzie. Błogosławię was całym sercem, błogosławię miłością, dzielę się z wami moim słowem. Ponieważ jesteście moim drogim ludem i chcę,
abyście byli przygotowani duchowo, tego właśnie chcę dla was, abyście mieli serce zjednoczone z sercem mojej matki. Życzę im nawrócenia i bycia braterskimi. Dzisiaj mój lud nieustannie szuka przewodnictwa Ducha Świętego. To źle, że wiele istot ludzkich chce opuścić obszar, do którego je wezwałem, ponieważ są zakłopotane ludzkim ego, obciążone dumą. Nie chcę cię rozczarować ani być na ciebie zły, muszę jednak przestrzec i przypomnieć, aby nie wyrzucać przedmiotów sakralnych na wysypiska śmieci. Jest to akt braku szacunku wobec Najwyższego i czuję się zaniepokojony, gdy ludzie to robią. Nieoczekiwane i dziwne wydarzenia, które wydarzyły się w tej rodzinie, są znakami, że nieustannie wzywam te osoby do nawrócenia i uświadomienia sobie swoich grzechów. Przebaczę tym, którzy uznają swoje grzechy i modlą się codziennie. Musicie postawić moją figurę na ołtarzu swoich domów, abyście mogli się codziennie modlić. Musicie się modlić, abym was usłyszał i chronił, mój ludu. Bardzo ważne jest zachowanie ostrożności. Bardzo niewielu diabłów pozostaje w piekle, większość z nich jest na ziemi, działając przeciwko duszom w tej duchowej walce z tymi, którzy zdecydowali się pozostać ze mną. Ogień bezbożności postępuje, a moce nadal okazują swoją siłę i wściekłość przeciwko najmniejszym, których bronić będzie mój ukochany święty Michał Archanioł. Przygotujcie się, dusza musi być lampą oświetlającą oblicze ciemności, które ziemia będzie cierpieć przez kilka godzin, bez strachu, ufając w moją ochronę. Spełniajcie nadal wszystko, o co was proszę, abyście mogli zwyciężyć bez lęku. Jestem twoim Bogiem, noszę cię w moim świętym sercu i jesteś moim wielkim skarbem. Błogosławię was jako rodzinę, która uwikłała się w sieć przestępstw i upadków moralnych, ulegając pokusie grzesznych czynów. Którzy rzucili cień na ich niegdyś cnotliwą ścieżkę. Niestety, ich zbiorowe błędy i niedyskrecje nieumyślnie rozpaliły słuszne oburzenie boskości, budząc gniewne emocje Boga w odpowiedzi na ich dewiacyjne wybory i zachowania. Musimy szanować każdy przedmiot lub przedmiot związany z Bogiem i niebem. Musimy uważać na przedmioty w naszych domach i nie robić niczego, co bluźni Bogu. W Psalmie 89:7 czytamy, w Radzie Świętych Bóg budzi wielką bojaźń, bardziej należy się Go bać niż wszystkich, którzy Go otaczają. W wersecie tym psalmista podkreśla, że Bóg budzi wielki strach i cześć, nawet wśród świętych, co wskazuje na najwyższy szacunek i cześć okazaną Mu w boskim królestwie. Wyrażenie straszniejszy niż wszyscy, którzy Go otaczają, podkreśla niezrównany majestat i supremację Boga, podkreślając potrzebę głębokiego szacunku w Jego obecności. Dlatego naszą wiarę powinniśmy wyrażać poprzez modlitwę i zginanie kolan. Boże mój, Ty znasz moje wielkie ubóstwo i nędzę i że sam nic nie mogę zrobić. Ty wiesz, jak niegodny jestem tej nieskończonej łaski i tylko Ty możesz uczynić mnie godnym. Skoro jesteś tak dobry, że zapraszasz mnie w ten sposób do siebie, dodaj to błogosławieństwo wszystkim innym, abym przygotował się na ciebie. Nie dozwól nigdy, abym był winny twojego ciała i krwi przez niegodną komunię. Przez tę samą najdroższą krew, którą za mnie przelałeś, wybaw mnie, Jezu, od tak wielkiego zła. Amen. Dziękuję, że obejrzeliście do końca naszego filmu, drodzy bracia i siostry. Bez strachu i z większą wiarą niż w przeszłości, trwajmy w wierze. Bądźcie błogosławieni i nadal módlcie się, aby Bóg okazał nam swoje łaski i błogosławieństwa. Niech nas Bóg błogosławi i chroni. Amen.